Hej, hej, hej! Witam was wszystkich, moi mili! Ponownie w grze Resident Evil 2. Ja jestem oczywiście Kaldern. I no cóż, chciałbym przeprosić was za to, że męczę was tak tym Residentem, ale mam powody, aby no ciągnąć większość części, tak jak zapewne widzicie. I wam nie daję z nimi spokoju. Ale cóż, staram się jakoś dodawać inne materiały z innych let's play w międzyczasie, tak aby umilić wam czas. A raczej tym, którzy nie przepadają za serią Resident Evil. Ale dobrze. Kontynuujemy dalej naszą przygodę. I musimy udać się przez kanały dalej, do kolejki. Tylko stoper uruchomię, ponieważ zapomniałem. Okej. Przy okazji czekać trzeba na Sherry, która zbyt daleko nie może zostać za naszymi plecami. Mamy 3 medaliony, bez których nie ruszymy dalej. 2 medaliony, bez których nie ruszymy dalej. Uważamy w tym miejscu, ponieważ nieproszeni goście będą wstawali. Na szczęście nie są zbyt szybcy. Ach, tu te pająki. No i w tym miejscu oczywiście dwa, tak jak mówiłem, 2 medaliony. Dzięki czemu możemy ruszyć dalej. Tak więc powoli opuszczamy ścieki. I powinniśmy dotrzeć do kolejki. Czy tu coś mamy? Nic nie ma, a szkoda. Leon prawdopodobnie coś tam będzie miał. Uruchomimy zasilanie w kolejce. I wejdziemy do środka niezwłocznie. No, bezpiecznie dojechaliśmy. W tym miejscu przydałaby się zapalniczka, ale jej nie posiadamy. Ona by nam podświetliła pewien przedmiot, który można podnieść tak czy inaczej. Dokładnie o ten chodzi. Jest to kluczyk do skrytki, którą za jakiś czas znajdziemy. Słyszę trupy. Wow. Uciekamy, Sherry. Pozbędziemy się tych typków. W tym miejscu jest przejście, tak więc tam powinno coś być. Wow! A ty skąd? Wycofujemy się. Jesteśmy jeszcze w dobrym stanie. Dobra, co ty masz przy sobie? Coś musisz mieć. Tylko nie mogę tego podnieść. Hmm.
4, odsuń się, bo mi przeszkadzasz. O, dokładnie. Sparkshot, no. Broń, która strzela wyładowaniami energetycznymi, czy czymś takim. Rzadko używam. W ogóle chyba nie używam tej broni, jest dosyć kiepska moim zdaniem. Dobra, są kolejne trupy. W sumie mogę wam pokazać, jak ta broń działa. Uciekamy, Sherry. No, tak jak mówiłem. Wolna. Do tego na procenty. Wow. No, tu mamy dwie roślinki. Zabierzemy obie. Tą połączymy z tymi. I tak z tamtych dwóch już byśmy nic nie zrobili, tak więc lepiej mieć przy sobie potężny proszek leczniczy z trzech roślinek. No i zwykłą roślinkę jedną będziemy przy sobie tragali. O Jezu, Sherry, znowu zostałaś. Ruszaj dupę. Dobra, wchodzimy na górę. Powinniśmy do tego dokładnie. Dotarliśmy do pomieszczenia kontrolnego. I zarazem do bezpiecznego pomieszczenia. Tu schowamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. Chociaż tą amunicję wezmę. Kluczyk na razie schowam. To zostawię. Mam jakąś czerwoną roślinkę? Nie, nie mam. No to schowam w takim wypadku i zieloną. Stąd zabiorę amunicję do granatnika. Schowam tą. O, w ten sposób. Tu jest spray, dobra. Nic więcej tu nie ma, wychodzimy. Leonem będziemy musieli troszkę więcej tu popracować. O ile dobrze pamiętam, tu jest dokładnie amunicja. Tu jest mapa. Tu jest pulpit kontrolny, ale na razie z niego nie możemy skorzystać, ponieważ nie mamy klucza. Klucz natomiast znajduje się w środku lokomotywy. Polecam przeszukać kibelek. Przy kibelku zawsze coś ciekawego się znajduje, w pierwszej części jak i w drugiej. No i jest klucz. Ładujemy amunicję, aby nie marnować kwasowej. Sporo ognistej mamy w skrzyni. Nie chce mi się na razie już po nią wracać. Tak, skorzystamy ze sprzed chwilą znalezionego klucza. Przekręcamy go. I cóż, nigdzie nie jedziemy. Ani na północ, ani na południe. Jedziemy w dół. Dokładnie tak. Wszakże to jest winda. Claire.
stomach. My stomach hurts. Dokładnie, pierś ją boli. Pamiętajmy, że została zainfekowana. Hang in there, Sherry. Her forehead's burning up. I've got to hurry before the embryos pupate. Dokładnie, ma w sobie embrion. A w międzyczasie na zewnątrz coś nas niepokoi. Polecam zmienić broń. Wychodzimy. Wcale ten pomysł mi się nie podoba, ale trzeba. No i mamy Williama po raz kolejny. Coraz bardziej zaczyna mutować. Pudło! Znowu pudło, co jest ze mną? Zero amunicji. Cóż, niestety trzeba skorzystać z tej najlepszej amunicji. Ale ona właśnie służy do... Auć! Auć! Właśnie służy do strzelania do takich typków. Zmieniamy na pistolet, aby nie marnować więcej. On już dłużej nie pociągnie, tak jak widzimy. Szybko przeładujemy. Na szczęście jesteśmy w dobrym stanie. Jeszcze Claire nieźle sobie poradziła z tym atakiem. Widzimy, krew się polała. Oczywiście to nie koniec. Jeszcze go nie pokonaliśmy. Przed nim jeszcze ze dwie mutacje, przeciwko którym będziemy musieli stanąć. Dobra, i dojechaliśmy na sam dół. Sherry. Dotarliśmy do laboratorium Umbrelli, do ośrodka badawczego, można tak to nazwać. Claire? Oh, you're finally awake. Isn't this... That's okay, you keep it. I'm sure it'll keep you safe. No, Claire oddała jej swoją kamizelkę. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone, but now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry, rest here for a bit. I'll be right back. Cóż, na szczęście embrion coraz wolniej dorasta i im w młodszym ciele się znajduje, tym wolniej dorasta. Osiąga tę dojrzałą formę, dlatego tak długo jeszcze Sherry potrafi z nim wytrzymać. Zabieramy kolejną amunicję kwasową. W skrzynkach coś powinno być, dokładnie. Amunicja ognista jeszcze. Zabierzemy sobie zieloną roślinkę. Od razu ją użyjemy, jako że troszkę oberwaliśmy od Williama. Zajrzymy do skrzynki. Przeładujemy amunicję. Mamy bardzo dużo ognistej, tak więc ognistą amunicję zatrzymamy dla siebie,
A kwasową zostawimy i możemy opuszczać tak wyposażeni to pomieszczenie. Tak, tam nie pójdziemy, ponieważ winda jest nieczynna w tej chwili, tak więc musimy ruszyć w tę stronę. W pierwszej kolejności będziemy musieli uruchomić zasilanie całego ośrodka, ponieważ jest niesprawne, a raczej działa na zasilaniu awaryjnym. To też będziemy musieli iść chyba do części niebieskiej po odpowiedni sprzęt. Zamknięte. Tak, jesteśmy w odpowiednim miejscu. Tu jest spray leczniczy, zostawimy go. Tu mamy zużyty bezpiecznik. Podnosimy. I aby zyskać sprawny bezpiecznik, musimy użyć zużytego. Zużyty na tym miejscu. I zyskujemy w ten sposób sprawny bezpiecznik. Nie jestem pewien, czy tu nie było jakichś przedmiotów. Tego niestety nie pamiętam. Na pewno jest spray, ale dobra, podarujemy sobie. Dokładne przeszukiwanie. Wracamy do głównej części, przez którą przechodziliśmy. Tam musimy włożyć na odpowiednie miejsce bezpiecznik. Dzięki temu ośrodek odzyska zasilanie główne. I voilà. Dobra, do niebieskiej części wrócimy później. Teraz musimy udać się chyba do czerwonej, o ile mnie pamięć nie myli. Na początek ruszymy w prawo. Te drzwi chyba są zamknięte, dokładnie tak. Ale te powinny być otwarte. Przeszukamy na początek szafkę. Nie, dzięki, nie chcemy bełtów. No, zobaczmy. I tu mamy drugą notatkę. Rejestracja użytkownika. Będziemy musieli tego użyć, zapamiętujmy. Imię, nazwa użytkownika. Guest. Nie wiem dokładnie, jak to się wymawia. Mniejsza o to. Da nam to 24-godzinny dostęp do wszystkich części laboratoriów. Będziemy tym musieli się pobawić później. I tu mamy wijące się pnącza. Poczęstujemy je z amunicji zapalającej, po czym przechodzimy przez wentylację i od razu mamy się na baczności, ponieważ z tego co pamiętam, po drugiej stronie będą czekały na nas. O właśnie. Likery. Dobrze, że dysponujemy amunicją zapalającą. Na szczęście niezbyt mocno nas ciachnęły. Co my tu mamy? O proszę, zwykła amunicja do granatnika. Podniesiemy. Amunicją nie pogardzaj nigdy. Coś jeszcze? A, szpulki. Tego nie potrzebujemy. Odblokowujemy drzwi i wychodzimy przez wcześniej zamknięte drzwi. Ustawiamy granatnik, zostawiamy amunicję ognistą. Specjalnie na to gówno. Bardzo groźni przeciwnicy, uważajcie, nie zbliżajcie się do nich.
Dobra, leżą martwi. Trzeba na nich uważać, ponieważ potrafią na odległość zatruć, a jeśli zbyt blisko podejdziemy, to potrafią nas za jednym zamachem zabić, jeśli nas obejmą swoimi maskami. Za drzwiami będzie chyba jeszcze jedna. Dobrze myślałem. Używam amunicji ognistej na nich, ponieważ są to rośliny, tak więc bardzo dobrze się sprawdzają. Bierzemy jedną roślinkę i używamy, jako że oberwaliśmy wcześniej troszkę od likerów. I teraz schodzimy drabiną na dół. Cóż, sądzę, że w tym miejscu będziemy raczej korzystali już głównie z granatnika. No właśnie, słyszymy już kolejnego likera. Trafimy go? Ops. Dobra, trafiony. Niestety troszkę amunicja ognista nam stopniała, tak więc zmienimy na zwykłą. Wow! Jeszcze jeden. To aż trzech tu było. Widzicie, lepiej mieć się na baczności w tym miejscu. Dwie roślinki, zostawimy je sobie na później. Tu mamy komputer. Na razie nie możemy z niego skorzystać, ponieważ nie posiadamy dysku, czyli mołu disku. Pamiętamy, że w pierwszej części musieliśmy zabrać takie trzy, aby uwolnić Jill. No, w drugiej części nie potrzebujemy aż trzech. Potrzebujemy jednego i tylko po to, aby opuścić to miejsce raz na zawsze. Biegniemy dalej. Docieramy do pomieszczenia kontrolnego. Stąd jest kontrolowane całe laboratorium, a raczej no kontrolowane, obserwowane. Możemy pobrać sobie tu mapę, o ile się nie mylę. Tak, pobieramy całą. Odłożymy amunicję ognistą, pobierzemy sobie zwykłą. Zabierzemy sobie kluczyk i idziemy dalej. Na początek odbijamy w prawo. Ustawiamy granatnik. Aha, nie posiadamy karty jeszcze, dobra. O, mamy czerwoną roślinkę, zabierzemy. Są bardzo rzadkie, tak więc zabieramy bez namysłu. Przechodzimy z kolei przez te drzwi. Do tamtych jeszcze wrócimy na pewno. Mamy tu szafeczkę, przy której należy użyć kluczyka. Tego kluczyka, który znaleźliśmy jak wysiedliśmy z kolejki. A w środku dwa magazynki do granatnika, zwykłe. Leon znajdzie tu ulepszenie do swojego magnuma, do Digla. Desert Digla. Wow! Na tych nie warto marnować. Amunicji do granatnika. Żyjesz, nie żyjesz, nie żyjesz. Dobrze. O, mamy jeszcze jednego, ale tego już możemy sobie
normalnie wymijać. Tak, tu mamy kartę dostępu. Dokładnie tak. Jej nam brakowało. I możemy wracać. A jeśli chcecie wiedzieć, to w tym miejscu dokładnie został postrzelony William Birkin. I w tym miejscu wstrzyknął sobie własne ciało wirusa. Dokładnie tak, to jest to miejsce. Taki smaczek dla was. O, spotykamy Annette. William, I'll never forgive you for that. Wait. I've just prepared a sample of the G. Ona posiada ostatnią próbkę wirusa G. No one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Dokładnie o tą fiolkę toczy się cała gra. Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't. Won't. What? William. O, jest William. W mojej ulubionej formie. William. Troszkę zmutował. No cóż, dziwne, że Claire nie pobiegła za nią. No, uciekł. No i fiolka została zbita. William is still alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. No i dostaliśmy od niej notatki o antidotum na wirusa G, jak stworzyć. Są warte miliony, tyle wam powiem. Save my daughter. Sam wirus jest wart miliony, więc domyślcie się, ile może być warte antidotum, albo informacje, jak stworzyć je. No i tak umiera. Annette! Niestety matka Sherry. Self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. No właśnie, ona coś miała przy sobie jeszcze? Chyba nie. Musimy się szybko wrócić do tego pomieszczenia. Mamy kartę? Mamy. Działa. A tu jest duża ćma do pokonania. Na szczęście ona nie jest trudnym przeciwnikiem. Tu mamy larwy na klawiaturze. Trzeba się ich pozbyć. I pamiętamy hasło, które znaleźliśmy. Musimy wpisać G, U, E, S, T. Odciski palców. Dokładnie tak. To będzie potrzebne w scenariuszu Leona. Ponieważ jest jeszcze potrzebny drugi użytkownik. A my jak na razie opuszczamy to miejsce. I cóż, sądzę, że w tym miejscu chyba z wami się rozstanę. Tak wiem. Chamskie z mojej strony, ale no niestety. Zapiszę jeszcze tylko stan rozgrywki.